Państwa bardzo serdecznie na briefingu prasowym, można powiedzieć wyjątkowym briefingu prasowym, bo w wyjątkowym składzie. Briefing prasowy o tematyce szczepień na grypę, ale o tym więcej opowiedzą Państwu uczestnicy dzisiejszej konferencji. Witam bardzo serdecznie prezydentów różnych kadencji. Witam Panią Prezydent Urszulę Palińską, Panią Prezydent oczywiście Danutę Kopaczewską, Pana Prezydenta Ryszarda Chodynickiego, Pana Prezydenta Stanisława Wawrzątkowskiego i oczywiście Prezydenta Marka Wojtkowskiego. Jest z nami również Prezes Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej, Pan Arkadiusz Nowodworski, ale może od razu oddam głos Panu Prezydenta. Drodzy Państwo, niecodzienna okazja spotkać się w gronie prezydentów i promować taki program, bo dzisiaj, jak Państwo widzą ten plakat Stop Grypie, chcielibyśmy Państwu oznajmić i zaprosić przede wszystkim wszystkie osoby, które się kwalifikują, a kwalifikują się wszyscy mieszkańcy miasta, którzy ukończyli określony poziom wieku, czyli 65 lat. Zapraszamy do bezpłatnych szczepień, które będą realizowane w przychodniach Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej. Jest to program w pełni finansowany przez budżet miasta Włocławka. W tym roku przeznaczyliśmy ponad 100 tysięcy złotych na 2400 szczepionek. W ubiegłym roku było o 600 szczepionek mniej, 1800, i chcemy wszystkich, powiem tak, seniorów zaprosić do udziału w tym programie. Wiadomo, że grypa jest taką chorobą, która w przeszłości dziesiątkowała mieszkańców naszego kraju. W tej chwili nie ma większego problemu, ale myślę, że warto profilaktycznie się zaszczepić, żeby uniknąć oczywiście problemów i ewentualnych powikłań pogrypowych. Taki program we Włocławku prowadzimy i serdecznie zapraszamy do udziału. I chcę powiedzieć, że Państwo prezydenci zaszczepili się jako pierwsi, z czego się bardzo cieszę, bo Państwo prezydenci przyjęli nasze zaproszenie i w ten sposób chcemy ten właśnie program promować wśród mieszkańców naszego miasta. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Państwo prezydenci, ja chciałbym powiedzieć, Szanowni Państwo i drodzy włocławianie, że trzeba wierzyć medycynie, trzeba wierzyć lekarzom. Trzeba wierzyć Światowej Organizacji Zdrowia, naszemu Instytutowi Narodowego Zdrowia, bo szczepić się warto. Ja to robię od wielu, wielu lat, co najmniej od 10. I sam się przekonałem osobiście, że nawet jak nieraz dopadnie niestety ta groźny wirus grypa, to się bardzo, bardzo łagodnie i to przechodzi. Dlatego ten okres od września do grudnia wykorzystać trzeba jak najlepiej, po to, żeby to nasilenie tego ewentualnego zarażenia wirusem od stycznia do marca, powiedziałbym, dobrze przejść. Wszystkich włocławian namawiam do tego skorzystania z tego szczepienia, z tego, powiedziałbym, dobrodziejstwa, jakie zafundował prezydent wspólnie z Radą Miasta. Myślę, że jak braknie, mamy takie zapewnienie, jak braknie tych nakładów na tą ilość, to na pewno znajdą się pieniądze po to, żeby wszystkich chętnych z tego programu, powiedziałbym, no, porządnie załatwić pozytywnie. Szczepienie nie bolało? Nie. Jest taka doskonała znajomość techniki tych pań, że ja nawet nie czułem, że byłem szczepiony. Chyba że pod wrażeniem państwa. Seniorzy już mogą, tak, korzystać? 65 plus, tak? Każda osoba... ale to już w tym momencie... Tak, panie prezesie? Tak, oczywiście. Dlatego też chcieliśmy rozpocząć dzisiaj, tak, żeby pan prezes, wiem, że już ma zgłoszenia ponad chyba 500 osób. Osoby zainteresowane zgłaszają się już do nas i już szczepimy osoby, które wyrażają chęć bycia zaszczepione. Musimy też dodać, że cieszymy się, że prezydent miasta, zastępca prezydenta, przewodniczący Rady Miasta wybrali bardzo trafnie termin, ponieważ zapewne Państwo wiedzą, dzisiaj obchodzimy już od roku 90. decyzją wówczas Organizacji Narodów Zjednoczonych. 1 październik został ustanowiony Międzynarodowym Dniem Osób Starszych. Także dziękujemy, że o seniorach władze miasta i seniorskie, i młodzieżowe pamiętają, że prezydent jeszcze, że tak powiem, do osób starszych niezaliczany, pani wiceprezydent, pani dyrektor. Także serio mówiąc, to co tutaj pan prezydent, pan przewodniczący Rady Stanisław Wawrzątkowski, pan doktor Wojtkowski Marek powiedzieli,
faktycznie, szanowni państwo, odczytajmy to jako dobrodziejstwo, ponieważ powikłania po grypie, zapalenie mięśnia sercowego, ucha wewnętrznego i inne na pewno naszym seniorom, osobom starszym nie są potrzebne. Także zapraszamy wszystkich do szczepień. Do wszystkich naszych pacjentów. Powiem zdanie, że wszystko zależy, proszę państwa, od zdrowia, a reszta sama przyjdzie. Jeśli nie ma więcej grypa pytań, też. To dziękujemy. Dziękujemy bardzo.